Więc zapomniałem powiedzieć, że przyniosłem tutaj różne obrazy, jakby ktoś chciał, są nie dlatego, żeby czytać, ale są bardzo ładne obrazki. Jakbyście chcieli sobie poglądać, nie wiem, jak ktoś chce. Są balony. Jakby ktoś chciał. Są urodziny. Gdzie tort? Tort jest pełen, ja tutaj stanę kolowo. Byłoby ten. Teraz tak. Po tym jak Bob Dylan wrócił do formy. Właściwie jest pewien. Dwie rzeczy. To się nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Wątpliwości poważne. Jak będzie poważne wątpliwości. Wczoraj jak pomyślałem o tym, pomyślałem, że to zajebisty pomysł, ale teraz myślę, że straciłem w ogóle publiczność, no. Jak z dwulatkiem, jak dwulatek zobaczy balon, to po prostu przestaje wszystko. Marcin, nie stresuj się, weź sobie balonik. Musimy go pęknąć, bo inaczej to się nie skończy. A balonik wrócił. A balonik hen. Chwila. Zagramy teraz piosenkę Things Have Changed. Ta piosenka dostała Oscara. Ale wiele ludzi dostało Oscara, nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie. Dostała Oscara, ona jest wykorzystana w filmie, jeśli ktoś widział Wonder Boys, bardzo dobry film, polecam. Bardzo opowiada o takim... O pisarzu, który napisał pierwszą świetną książkę, później nie można napisać drugiej, przechodzi różne takie rzeczy, się dzieją. Tak Weekend, to bardzo dobry film. Michael Douglas gra tam główną rolę. Bardzo dobry film. Dostał Oscara za tą piosenkę. Ale jeżeli już mówimy o nagrodach, to oczywiście nie wspomnę o tym, że Bob Dylan oczywiście dostał... Co dostał? Nagrodę? Nobla dostał. I dostał ją 2 lata temu. I jeżeli nie wiem, czy pamiętacie, była cała afera, że obwieszczono, że Bob Dylan dostał Nagrodę Nobla, po czym on nawet... nie dał znaku życia w ogóle i ani nie skomentował, ani nie powiedział, że jest szczęśliwy, ani nic. Mimo, że wszyscy wiedzieli doskonale, gdzie jest, bo akurat był na trasie, grał koncert tego samego dnia i przez 2 tygodnie się nie odzywał i nie dawał żadnych publicznych wiadomości. I po czym w końcu grzecznie się zaakceptował i się ucieszył, powiedział, że jest bardzo zaszczycony i tak dalej, ale później się okazuje, żeby dostać ten $1 milion, to trzeba wygłosić przemówienie. To nie jest tak za darmo. Trzeba wygłosić przemówienie i się ma 5 roku na to, żeby napisać to przemówienie. I on odesłał na 3 dni przed deadline'em jakieś nagranie, gdzie nagrał sobie coś tam i wysłał przemówienie. I bardzo piękne skądinąd, w którym właśnie mówi, że piosenek nie należy czytać, ale należy je grać i generalnie. Tak samo jak Szekspira nie należy czytać, należy go grać i tak samo jego piosenek nie należy czytać. Należy je grać. I w końcu rzeczywiście, i później był na trasie w Szwecji i ubrany właśnie w kaptur, jakoś unikając mediów i w ogóle, pokryją mu, poszedł do akademii, odebrał ją po cichaczu, tą nagrodę i też ktoś zrobił jakieś takie szaro-burę zdjęcie i tak dalej. Także, ale podobno jest bardzo dumny z tego, że dostał. Rodzina się na pewno ucieszyła. Bardziej niż ona. Więc to jest ta psenka z filmu.